witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Jak widzicie po tytule filmu, dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym tego typu filmem na moim kanale, czyli Get Ready With Me. Dzisiaj zrobimy taki makijaż urodzinowy, dzisiaj są moje urodziny i postanowiłam nagrać dla Was właśnie taki film. To jest taka propozycja makijażu urodzinowego, jeśli miałabym gdzieś wychodzić. Oczywiście, wiadomo, większość z nas siedzi w domu, mimo tego, że nie ma oficjalnego lockdownu, to tak naprawdę pracujemy zdalnie. Ja ostatnio nie mam zleceń, ponieważ wszystkie wesela, wszystkie imprezy są odwołane, wszystkie sesje zdjęciowe, więc głównie teraz będę pewnie nagrywać filmy na YouTube'a i tym samym siedzę w domu, więc ten makijaż to jest tak naprawdę Get Ready With Me, moje urodzinowe, tak jakbym miała ten makijaż robić wychodząc na jakąś imprezę, ale wiadomo, że z tym makijażem zostanę w domu i raczej tutaj spędzę dzisiejszy dzień. Także chciałam tym filmem rozpocząć właśnie serię takich filmów. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. I przetestujemy przy okazji w tym filmie kilka produktów, kilka nowości, które postanowiłam sobie zakupić właśnie na urodziny. Ja mam złotą kartę w Sephorze, więc raz na rok, właśnie w dzień urodzin, mogę sobie wybrać jakiś prezent do kwoty 150 zł. Jeśli przekroczy ten kosmetyk 150 zł, to wtedy dopłacam po prostu do tego. Postanowiłam zakupić sobie paletkę Huda Beauty Purple Haze. To jest jedna z nowszych palet Hudy, to jest ta 9. Bardzo fajna paletka, bardzo mi się spodobała. Ja ogólnie ostatnio mam taką fazę, tak bym to ujęła, na fiolety, na burgundy i przez to ta paletka mnie niesamowicie kusiła. Dzisiejszy makijaż oczywiście wykonam tą paletą, więc jeśli jesteście ciekawe, to tym bardziej zostańcie ze mną dalej. Oprócz tego będę testować w dzisiejszym filmie podkład Shiseido Synchro Skin Glow. Ja wiem, że ten podkład już jest na rynku od dłuższego czasu, ale jakoś wcześniej było mi po prostu szkoda na ten podkład pieniędzy, ponieważ on kosztuje 199 zł z tego co pamiętam, albo nawet 209 zł. Jednak ostatnio gdzieś w internecie wyskoczyła mi zniżka na Notino i ten podkład wyskoczył mi w cenie 145 zł. Dodatkowo miałam jeszcze bon urodzinowy 10%, więc kupiłam ten podkład za około 130 zł. Postanowiłam przetestować ten podkład, bo ma on naprawdę bardzo dużo pozytywnych opinii, zarówno wśród wizażystów, jak i zwykłych konsumentów. Także jeśli jesteście zainteresowani taką tematyką filmu, to zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Za chwilę oczywiście zbliżę Was, będziemy najpierw robić makijaż oka, następnie makijaż twarzy i na koniec przyjdę do Was z podsumowaniem i będę miała też do Was takie małe pytanie, także koniecznie oglądajcie uważnie i przechodzimy oczywiście do makijażu oka. Paleta Purple Haze Huda Beauty to jest kolejna odsłona już kultowej serii Obsession. Jest to kolejna 9 w takiej kolorystyce fioletowo chłodna, neutralna kolorystyka. Mamy tutaj oczywiście 9 cieni, z czego 4 cieni to są cienie matowe. Oprócz tego mamy 5 cieni błyszczących. Cienie są bardzo masełkowe, nie da się ukryć, że podczas swatchowania naprawdę maty i błyski swatchowały się bardzo ładnie. Na początek zacznę sobie oczywiście od wykończenia brwi i do tego celu użyję przejrzystego żelu od Eveline. Ostatnio go sobie testuję i jest naprawdę bardzo przyjemny. Dodatkowo wykończę brwi kredką od Eveline. To jest akurat kolor soft brown, idealny do mojego koloru brwi. Bardzo ładna, precyzyjna, fajnie rozcierająca się kredka. Jeśli chodzi o bazę, to nałożę bazę MACA w kolorze Soft Ochre. Dokładnie rozprowadzam ją pędzlem, ale zawsze jeszcze przyklepuję sobie bazę palcem, tak żeby nie było żadnych smug. I pierwszy cień, jaki nałożę, to będzie najciemniejszy cień w palecie, czyli ten taki zgłaszany, chłodny fiolet. I wklepuję sobie płaskim pędzlem z Blended na całą ruchomą powiekę i nieco ponad. Następnie ten cień będę blendować, tak żeby było fajne przejście. Jeszcze teraz idę sobie właśnie z nim troszeczkę wyżej. Bardzo ładnie przenosi się na powiekę, delikatnie się sypie, co możecie zauważyć.
I teraz sięgam po ten jaśniutki fiolecik, który fajnie blenduje ten fiolet, aczkolwiek na mojej powiece nadają się tylko i wyłącznie do blendowania, ponieważ jest bardzo jasny i tutaj musiałam ponownie sięgnąć po pędzel z tym ciemnym cieniem, którego została już resztka, tak żeby wszystko ładnie rozblendować. I tak na zmianę sięgałam po ten jasny, po ten ciemny, żeby stworzyć fajne przejście. Dość fajnie te cienie się są blendowały. Następnie sięgam po te dwa ciemne błyski, mieszam je ze sobą i nakładam je palcem. Jak widzicie, osyp jest dość spory, czy to nałożone palcem, czy pędzlem, sypią się. Nie nakładałam specjalnie żadnej bazy pod nie, bo chciałam po prostu sprawdzić, jak będą się zachowywały. Sięgam teraz po klej z Nyxa i nakładam najpierw go płaskim pędzelkiem, a następnie będę nakładać pigment Klepacz Pro o numerze 53. Ostatnio zamówiłam sobie właśnie na Instagramie. To jest rosyjski produkt, bardzo pięknie się błyszczy. Jak widzicie, ten makijaż naprawdę zyskał plus 100 punktów do po prostu jakości, gdy użyłam ten pigment. Następnie sięgam po eyeliner z Inglota o numerku 74, to jest taki śliwkowy eyeliner. Ja eyelinery z Inglota lubię, aczkolwiek powiem Wam, że jestem trochę zawiedziona, ponieważ te kolory, jeśli chodzi o eyelinery z Inglota, są dość rzadkie i bardzo ciężko przełożyć kolor po prostu na powiekę. Następnie wzięłam kredkę z MAC-a w kolorze Feline i wyczerniam sobie zarówno dolną, jak i górną linię wodną, tak żeby troszeczkę podkręcić spojrzenie, żeby ten makijaż jeszcze był bardziej taki smoky. Nakładam teraz pędzlem bazę, tą samą, którą nakładałam na górną powiekę, i zacznę sobie od tego takiego jasnego dość brązu. Blenduję dolną powiekę, bardzo ładny kolorek, naprawdę ten brązowy i bardzo masełkowy cień. Następnie jeszcze przyciemnię troszeczkę tuż przy linii rzęs tym fioletem, który nakładałam jako pierwszy na górnej powiece. Jeśli chodzi o podkład, użyję nowości w mojej kosmetyczce. To jest podkład Shiseido Synchro Skin Glow. Ja kupiłam sobie odcień Neutral 2. Tak przez internet wydawało mi się, że taki odcień będzie dla mnie dobry, więc zobaczymy, co to za cudo. Na twarzy mam oczywiście już krem, akurat tutaj nałożyłam sobie dzisiaj krem Ceramidin z doktora Jarta. Bardzo lubię ten krem, on fajnie nawilża buzię. No i przechodzimy do nakładania podkładu. U mnie to jest nowość, ja tego podkładu jeszcze nie miałam. Wiem, że on już jest od jakiegoś czasu na rynku. Postanowiłam go sobie właśnie przetestować, żeby sprawdzić, czy faktycznie jest taki fajny, jak o nim piszą. On ma zwłaszcza dobrą opinię wśród wizażystek i podobno nadaje się idealnie właśnie takiej skóry jak moja, czyli suchej, wrażliwej, takiej, która potrzebuje rozświetlenia, także do skóry dojrzałej. Kolor Neutral 2, z tego co widzę, jest wręcz dla mnie stworzony. Idealnie po prostu się wpasował. No, podkład nie kryje za bardzo, z tego co widzę, bo mam jakieś drobne niedoskonałości i on za bardzo mi ich nie przykrył. Bardzo fajnie się rozprowadza ten podkład, naprawdę jest bardzo przyjemny w użyciu, bardzo łatwo się stapia ze skórą. No i jak widzicie, naprawdę daje fajne glow. Ja jak najbardziej takie podkłady lubię na wyjścia. Ja nie lubię jakiegoś mocnego krycia. Na jakieś większe okazje też lubię używać właśnie takich delikatnych podkładów, żeby one nie były jakieś przesadzone, żeby nie było zbyt kryjące. Jeśli chodzi o okolice pod okiem, to użyję sobie korektora Art Deco Longwear Concealer. Ja mam go w kolorze Soft Peach i ostatnio testuję go na sobie intensywnie. To jest taki delikatny, nawilżający korektor. Myślę, że idealnie może się sprawdzić właśnie do skóry suchej, do skóry dojrzałej. Bardzo fajny, taki naprawdę lekki, leciutki korektor. Jak widzicie, przyzwoicie zakrył mi tutaj zaśnienia pod oczami, także naprawdę oprócz tego, że jest lekki, to naprawdę fajne, przyzwoite krycie. Oczywiście markę Art Deco możecie znaleźć w Douglasie. Ten korektor nie jest drogi, ja zostawiam Wam link na dole, nie pamiętam dokładnie teraz, ile on kosztuje, ale myślę, że około 40 zł ze zniżką, tak chyba udało mi się go kupić. Dodatkowo fajnie naprawdę rozświetla okolice pod okiem, więc
Ta skóra jest taka nawilżona, promienna, nie jest ta okolica taka przesuszona. Ja nie lubię właśnie takiej przesuszonej skóry w tych okolicach, bo to po prostu postarza i wchodzi w jakieś zmarszczki i załamania. Jeśli chodzi o puder wykończeniowy, to na całą twarz nałożę puder z Inglota. To jest akurat numerek 43 Illuminizing rozświetlający puder. Ja go bardzo lubię na sobie właśnie w okolicy pod oczami. Ostatnio trochę o nim zapomniałam. I właśnie dzisiaj, siadając do tego filmu, przypomniało mi się, że przecież ten puder z Inglota jest super rozświetlający, super taki odświeżający. Ja go uwielbiam, szczerze mówiąc, przez cały rok na całą buzię, nie tylko do okolicy pod okiem. Także serdecznie Wam polecam, jeśli jeszcze nie miałyście okazji przetestować sobie tego pudru. On naprawdę jest wyśmienity do skóry suchej, do skóry dojrzałej. Właśnie numerek 43, on jest taki niby żółty, ale na skórze tego w ogóle nie widać. Bronzer, mój ulubiony ostatnio, Too Faced Chocolate Matte. To jest bronzer, który jest w takim średnim odcieniu. Są jeszcze jaśniejszy i ciemniejszy. Ja sobie akurat kupiłam ten, bo do mojej skóry stwierdziłam, że ten środkowy numerek będzie najlepszy. Ma przepiękny zapach, bardzo ładnie się z nim pracuje, bardzo ładnie się rozciera, nie robi plam. I wklepuję go sobie tutaj właśnie pod kość policzkową. Odrobinę dam na czoło, żeby troszkę ocieplić buzię. Ja w takim okresie zimowym, jesienno-zimowym lubię używać bronzera, bo czuję się po prostu już blada, lubię się bardzo opalać, lubię słoneczko, ciepełko, a ta pogoda jakoś mnie specjalnie nie nastraja do dobrego humoru, więc przynajmniej trochę bronzera, to człowiek od razu jakoś tak zdrowiej wygląda. Często przychodzą do mnie panie na lekcje makijażu i właśnie bronzera bardzo często w ogóle nie używają, więc dopiero po tej lekcji makijażu zaczynają używać bronzera i faktycznie podoba im się to. Wcześniej często mówią, że nie wiedziały nawet, jak używać bronzera i stąd bierze się to, że właśnie nie używają w ogóle bronzerów do twarzy ani różu. Często spotykam takie panie. A troszkę bronzera i od razu człowiek się czuje naprawdę, jakby przed chwilą wrócił z jakichś czasów. Oczywiście zawsze nakładam róż i dzisiaj użyję sobie nowości w mojej kosmetyczce. I to jest róż z Colourpop. On wydaje się matowy. Ja jeszcze nie miałam okazji go używać, tego różu, ponieważ ta paczka niedawno do mnie przyszła. O Jezus, a on jest kremowy. Ten róż jest kremowy. No dobra, spróbuję go sobie troszeczkę rozprowadzić tutaj na policzkach. Kurczę, nie spodziewałam się, że on będzie kremowy. Bardzo fajny, taki milutki w dotyku. Fajnie się rozprowadza. Daje taki fajny, delikatny efekt. Super. Bardzo fajny produkt. Na całą twarz nałożę sobie moją ulubioną paletkę wykończeniową do twarzy. To jest paleta z Hourglass. Ja mam ją w odcieniu Ambient. Mam nadzieję, że to jest odcień tej palety. I bardzo ją lubię, bo ona właśnie daje taki subtelny efekt rozświetlenia, nieprzesadzonego. Jeśli macie jakieś niedoskonałości na twarzy, to takie rozświetlenie będzie po prostu idealne, bo nie będzie podkreślało po prostu niedoskonałości. Ja jeszcze oczywiście nałożę sobie rozświetlacz, bo bardzo lubię dość sporo rozświetlenia. I to jest paleta od Golden Rose Strobing Highlighter. Mieszam sobie te dwa kolory, ten złoty i różowy. I podkreślam jeszcze rozświetlaczem policzki. Jeśli chodzi o wykończenie ust, skorzystam ostatnio z mojej ulubionej palety Danessy Myricks. Mam nadzieję, że tak się to czyta. Jest to amerykańska wizażystka czarnoskóra. Świetne produkty ma do wykończenia ust, do makijażu oka. Także polecam Wam serdecznie, możecie te produkty kupić na Moi Store. I ta paletka naprawdę ma wiele fajnych kolorów, od najjaśniejszych poprzez bardzo ciemne. Przyznam się szczerze, że
odkąd mam tę paletę, ja zabieram ją na każde zlecenie. Serdecznie Wam ją polecam, jeśli chcecie sobie zakupić. Ja zostawiam oczywiście link na dole. To świetny produkt, zwłaszcza dla wizażystów. Oczywiście te pomadki nie są matowe, są kremowe, więc musicie się z tym liczyć. Jako kredkę, moja ulubiona kredka Pierre René 07, już klasyk w moim kuferku. Jeśli chodzi o kolor, to użyję chyba tutaj tego chłodnego, bardzo jasnego różu. Najbardziej on mi chyba pasuje tutaj do tego ciemnego oka. Przepiękny ten kolor. Dodatkowo gramatura tych pomadek jest naprawdę dość spora, 4 gramy, a ta paleta kosztuje ogólnie 200 zł za kolorów, uwaga, 12, więc jakby to przeliczyć po prostu na pojedyncze szyjniki, to naprawdę nie wychodzi wcale drogo. Myślę, czy wszystko zrobiłam, ale chyba wszystkiego użyłam, czego chciałam użyć. Tak prezentuje się skończony makijaż. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich filmów. Get Ready With Me, postaram się może coś dla Was nagrać. Chociaż teraz wiadomo, ciężko, ponieważ nigdzie nie wychodzimy, ale możemy trochę poudawać, siedząc w domu. Obawiam się, że czeka nas tak naprawdę drugi lockdown, więc będziemy tego czasu spędzać jeszcze więcej w domu, więc możemy wymyślić jakąś taką serię filmów, gdzie będziemy się szykować na jakieś okazje. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy chcecie takie filmy. No i chciałam Was też zapytać o jedną rzecz, ponieważ na moim kanale jest już ponad 1500 subskrybentów, za co serdecznie Wam oczywiście dziękuję. I mam w planach nagrać pierwszy film Q&A. Gdzieś dostałam takie zapytania od Was pod innymi filmami na Instagramie, czy będzie Q&A tutaj u mnie na kanale. I pomyślałam, że jest to fajny pomysł właśnie, żeby przy tym filmie zapytać Was o to. Jeśli macie ochotę na Q&A, to oczywiście zostawiajcie w komentarzach pytania, jakie macie do mnie i postaram się te wszystkie pytania zebrać i oczywiście taki film w najbliższej przyszłości dla Was nagrać. Jeśli chodzi o tę paletkę, jak mi się z nią pracowało, to muszę powiedzieć, że maty są bardzo masełkowe, ale dość się sypią, więc nie polecałabym dla osób, które nie lubią jakiegoś dużego osypu, chociaż mam wrażenie, że ostatnio większość palet się sypie, większość cieni matowych w paletach się sypie. Dodatkowo w tej palecie sypią się też te błyszczące cienie. Ja używałam wprawdzie tylko trzech, tego tu, tu i tego jeszcze jednego, ale sypały się, zrobiły mi dość tam brudu pod okiem. Cienie blendowały się całkiem ok, wyglądają fajnie. Jestem ciekawa, jak będą się nosiły w trakcie dnia. Jeśli będziecie chciały jeszcze jakąś opinię, jakiś tutorial jeden z tą paletą, to chętnie go dla Was nagram. Nie wiem, czy ta paletka jest warta 149 zł. Ja ją kupiłam ze zniżką 10% z kartą Sephora, ale mam wątpliwości do tego, czy faktycznie jest warta tej ceny, którą trzeba za nią zapłacić. Na pewno będę jej używać, jest taka kompaktowa z lusterkiem, więc przyda mi się na wyjazdy. Ja bardzo lubię lusterka w paletach, więc na pewno jest to dodatkowy plus. Jeśli chodzi o tę paletkę, że to lusterko faktycznie tutaj jest, będę sobie jeszcze ją testować i zobaczymy po prostu, jak będzie się sprawdzać w mojej kosmetyczce. Jeśli chodzi o podkład, pracowało się z nim bardzo przyjemnie, bardzo przyjemna konsystencja, fajnie rozświetla skórę, fajnie się rozprowadza gąbeczką. Jego krycie jest takie, powiedziałabym, średnie, raczej nadaje się do skór nieproblematycznych, takich, które nie mają jakichś niedoskonałości. Ja mam tutaj jakichś kilku nieprzyjacieli, akurat ostatnio mi się po prostu zrobiły jakieś niedoskonałości, no i musiałam je dodatkowo przykryć korektorem z Too Faced, tak żeby faktycznie to krycie nieco wzmocnić. Natomiast myślę, że ten podkład jest świetny zarówno do skóry suchej, odwodnionej, jak i skóry dojrzałej i naprawdę będzie się z nim fajnie pracowało. Ja myślę, że jeszcze w najbliższym czasie zrobię sobie taki test sama dla siebie 12 godzin i też powiem Wam po prostu, czy ten podkład się utrzymuje, jak wygląda w środku dnia. Niemniej jednak myślę, że jest to idealny podkład na pewno na okres letni. Nie wiem, czy dla większości osób będzie dobry na jesienną, zimową porę. Dla mnie tak, bo ja osobiście lubię bardzo lekkie krycie, fajne rozświetlenie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Koniecznie zostawcie kciuki w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrypcji wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!